Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio, a dzisiaj ze mną w programie pan minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Zacznę od pańskiego apelu, który jakoś przeszedł niezauważony w większości mediów, a szkoda. Apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego o to, żeby od 30 kwietnia przeprowadzić już 30 kwietnia, czyli przed majówką, rozmrożenie gospodarki, oczywiście w reżimie sanitarnym. No już wiemy, że ten apel nie zostanie wysłuchany, najnowsze informacje są takie, czy sugestie, zapowiedzi, ale takie bardzo luźne pana premiera, że odmrażanie gospodarki miałoby nastąpić na przełomie maja i czerwca, ale jednocześnie mamy chyba taki dosyć charakterystyczny chaos informacyjny, bo pojawiają się zarazem zapowiedzi o powrocie do regionalizacji, restrykcji, o tym, że jakieś branże mogą być odmrażane wcześniej. Jak pan ocenia w tej chwili tę sytuację i tę zapowiedź dosyć jednak odległego terminu ostatecznego odmrożenia gospodarki z lockdownu? Ja myślę, że ona jest niepotrzebna, dlatego że przedsiębiorcy, którzy są dzisiaj w bardzo złej konstrukcji psychicznej, ci, którzy są już przecież 7 miesięcy zamknięci, nie wszyscy otrzymali rekompensaty, część otrzymała te rekompensaty w sumach, w kwotach, które nie pozwalają nawet na utrzymanie firmy, no nie powinni dostawać komunikatów, że obojętne, co by się nie działo, czy będą nam spadały zachorowania, czy nie, czy będą miejsca w szpitalach, czy nie, no bo przecież ta perspektywa jeszcze ponad półtora miesiąca, prawie ponad miesiąca, jest tak długa, że trudno ocenić, co się będzie działo właśnie w tych kwestiach. No premier mówi o przełomie maja i czerwca. To nie zadziała dobrze na, tak jak mówię, kondycję psychiczną przedsiębiorców, ale także i zwykłych ludzi, bo przecież młodzi ludzie są pozbawieni możliwości treningu, wyładowywania stresu po pracy, w siłowniach, bo są zamknięte, nie mogą chodzić na baseny, nie mogą chodzić na sauny. No więc ten komunikat moim zdaniem nie był szczęśliwy. Mam nadzieję, że on się zmieni, bo nawet pewność, dlatego że proszę Państwa, premier Sasin powiedział, że nie można gospodarki zamrażać w nieskończoność i też podał tą perspektywę maj-czerwiec. No panie premierze, maj-czerwiec to jest ta właśnie nieskończoność, bo to już będzie 7 miesięcy, prawie 8 miesięcy blokady. No, dla firmy zamkniętej to jest nieskończoność. I teraz zastanówmy się, czy nie spełniliśmy już warunków, żeby odmrażać, jeżeli nie 30 kwietnia, no to zaraz po majówce. Mamy w tej chwili zaszczepione grupy ryzyka lub za chwilę będą one zaszczepione. Wszyscy, którzy się obawiają o swoje zdrowie czy o swoje życie, mogą z tego skorzystać. Jeżeli Państwo spojrzycie na tabelę śmiertelności tej choroby, to widać wyraźnie, jak spada mocno zagrożenie śmiercią w tych grupach młodszych. W grupie poniżej 40 lat są to już dziesiąte części procenta, więc jeżeli zaszczepiliśmy, czy za chwilę zaszczepimy grupy ryzyka, to już możemy odmrażać gospodarkę. Poza tym mamy już rok czasu pandemii i kilka milionów Polaków się zetknęło i naturalnie odporniło. Panie ministrze, jak pan ocenia, skoro mówimy tu o szybszym odmrażaniu gospodarki, jak pan ocenia te pomysły pana premiera Gowina, żeby umożliwić dostęp do usług, ale ludziom zaszczepionym w sytuacji, kiedy jak wiadomo nie każdy jeszcze, nawet kto chciałby być zaszczepiony może być w najbliższym czasie. Czyli no to rodziłoby taką sytuację, że nawet ktoś, kto nie ma nic przeciwko szczepieniu, chce się zaszczepić, ale nie mógł do tej pory, nie miałby dostępu do teatrów, restauracji. No taka, jak niektórzy mówią, segregacja sanitarna. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł?
No ale jak ktoś nie chce się zaszczepić, to też ma nigdy już nie mieć dostępu do tych dóbr kultury, to nie jest dobry pomysł. Przecież rząd deklarował, że szczepienia będą dobrowolne. No takie wprowadzenie takich zasad to jest obejście tylnymi drzwiami tej zasady dobrowolności. Ale panie redaktorze, jeśli mogę króciutko jeszcze powiedzieć, dlaczego powinniśmy odmrażać już teraz, bo są jeszcze dwa ważne argumenty. Powiedziałem o jednym, o bezpieczeństwie właśnie sanitarnym, ale zdrowotnym, ale jeszcze są dwa i wrócę jeszcze do tej myśli, ale są jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest przygotowanie przedsiębiorców do pracy w reżimie epidemiologicznym. Proszę Państwa, no przedsiębiorcy zainwestowali duże kwoty, żeby dostosować swoje firmy do tej pracy w takich obostrzeniach, jakie są uzgodnione dla danej branży z GIS-em, więc mogą pracować bezpiecznie dla swoich klientów, a także dla swoich pracowników. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, lockdown kosztuje, to nie jest za darmo. W tej chwili rząd podaje, że ponad 200 miliardów złotych zostało wydane na rekompensaty. Skąd one się wzięły? Z emisji obligacji, czyli z pożyczek. Czyli każda polska czteroosobowa rodzina w tej chwili została obciążona długiem 20 tysięcy złotych. Czy Państwo jesteście w stanie, którzy oglądacie, wyjąć 20 tysięcy złotych dzisiaj i wpłacić do budżetu na koszty lockdownu? Myślę, że nie. I każdy dzień, to jest miliard złotych mniej więcej dodatkowych kosztów, będzie obciążało państwa i państwa spadek poziomu życia, bo on niestety nastąpi. Im szybciej będziemy mieli koniec lockdownu, tym mniej tych pieniędzy będzie obciążało budżety polskich rodzin. Jaka to jest skala pieniędzy, to podam, że całe 500+, pięcioletni program kosztował nas nieco ponad 100 miliardów złotych, a teraz wydaliśmy dwa razy tyle, co całe 500+. Ta pomoc, czy też te środki bezzwrotne Komisji Europejskiej, z Unii Europejskiej dla Polski na odbudowę gospodarki po pandemii, to jest też nieco ponad 100 miliardów złotych, 24 miliardy euro, a my wydaliśmy już dwa razy tyle. Im dłużej będziemy dalej trzymali lockdown, tym ten moment powrotu, odbudowy gospodarki będzie się od nas oddalał, a państwo za to wszystko zapłacicie. W związku z tym mamy już warunki, tak jak powiedziałem, żeby zaraz po majówce odmrażać. I myślę, że ten pomysł, o którym pan redaktor też mówił, o tej regionalizacji, to nie jest zły pomysł. On był przedstawiany w listopadzie. Rząd pokazał cały program, powiedział, że jest to program optymalny, opracowany przez fachowców. Potem całkowicie od niego odszedł. Niech wróci do tego programu, który pokazywał. To wtedy przynajmniej przedsiębiorcy będą mieli stałe parametry. To nie politycy będą decydowali, czy firma wraca do działalności, czy nie, tylko twarde parametry właśnie epidemiologiczne. Logiczne. Nawracając do przymuszania do szczepionek tylnymi drzwiami, nie możemy tego robić. W tej chwili my i tak zbliżamy się szybkimi krokami do tak zwanej odporności zbiorowej, bo tak jak powiedziałem, przez rok czasu bardzo wiele osób się zetknęło, przechorowało. Nie ma potrzeby zmuszania do szczepienia. Polacy chcą się szczepić, bo widać, idzie ten program i trzeba już, patrząc na to, że grupy te zagrożone najbardziej będą bezpieczne, odbrażać gospodarkę. Ja zastanawiam się już od dawna zresztą, jakimi kryteriami tak naprawdę rząd się kieruje, decydując o zamykaniu poszczególnych branż. I tutaj bardzo ciekawa była rozmowa sprzed paru już dni z panem profesorem Miłoszem Parczewskim, członkiem Rady Medycznej przy panu premierze, rozmowa Marcina Zaborskiego w RMF FM. Tam pan profesor Parczewski, pytany o przesłanki do zamknięcia fryzjerów, akurat to był taki przykład, przyznał, że takich przesłanek konkretnych nie ma, ponieważ nie ma żadnych konkretnych danych wskazujących na to, gdzie dzieją się zakażenia. Jak pan w takim razie tłumaczy to, co widzimy? To znaczy, z czego wynika ten upór, na przykład, żeby nie uruchamiać przez kolejne tygodnie gastronomii w trybie stacjonarnym? Czy to jest jakaś obawa przed spadającymi sondażami, czy może to jest jakieś ogólne założenie, którego my nie znamy? Jak pan to interpretuje? Proszę zwrócić uwagę, że podobne kroki podejmują rządy prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej, oprócz Szwecji i Hiszpanii. To jeszcze może później o tym powiem, dlaczego akurat te dwa kraje, chociaż może powiem od razu, Szwecja przyjęła inny model walki z pandemią, a Hiszpania po lockdownie wiosennym, który uderzył straszliwą mocą w ich gospodarkę, stwierdziła już przy dwucyfrowym bezrobociu, że ich nie stać
czekać na lockdown i po prostu od listopada nie ma tam żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o działanie gospodarki. Są tylko ograniczenia pozagospodarcze w stosunkach społecznych, czyli gromadzeniu się ludzi i tak dalej. I jakoś tam, jak widzicie Państwo, tych zwłok nie wywozi się masowo samochodami, bo się okazuje, że te blokowanie gospodarki akurat tych sektorów to jest skuteczne słabo albo w ogóle. No to już widać przecież właśnie po chociażby po Hiszpanii czy po Szwecji. Po roku pandemii w Szwecji mamy tyle samo zachorowań co w Polsce, a przecież Szwedzi nie blokowali zachorowań, bo oni uważają, że im więcej szybciej młodych ludzi przejdzie chorobę, tym szybciej się odpornią. No a w przypadku zgonów mamy dużo więcej niż w Szwecji. No, Hiszpania też pokazuje, że nie ma blokady usług i też nic się złego, znaczy złego w sensie takim, że nie model przechodzenia Hiszpanii przez kolejne fale jest prawie identyczny, czy identyczny jak w innych państwach. Dlaczego blokuje się akurat te usługi? Dlatego, że one są mało ważące dla gospodarki i dla budżetu. To jest przemysł czasu wolnego, tak mówiąc w skrócie. I proszę zobaczyć, że te pieniądze, które nie zostają wydane właśnie na odpoczynek, na rekreację, na turystykę, one są w budżetach i one gdzieś będą wydawane. O tym zresztą nawet wprost któryś przedstawiciel rządu powiedział. Gdybyśmy chcieli skutecznie robić lockdown, naprawdę tak poważnie do tego podejść, to powinniśmy zablokować na 2-3 tygodnie całą gospodarkę, ale całą, tak? Wszyscy jesteśmy w domach, nikt nie jeździ do korporacji, do fabryk i wtedy rzeczywiście to zatrzymanie wirusa nastąpiłoby, no bo nie byłoby w ogóle kontaktu społecznego. Ten pełzający lockdown już 7 czy już prawie za chwilę będzie 8 miesięcy, no to tak jak powiedziałem, jest po to, żeby i nie tylko w Polsce, w całej Europie, po to, żeby opinia publiczna była przekonana, że rządy walczą skutecznie, że coś robią, tak? Ta cała spirala jest nakręcana głównie przez media. Otworzycie Państwo, obojętne jakie media, w Polsce w całej prawie rozciągłości, codziennie słyszycie o tym, ile zachorowało, jakie zagrożenia, ile zgonów i tak dalej na całym świecie. Dzisiaj ogłoszono, że ten dzisiejszy dzień to jest w ogóle największa liczba zachorowań i tak, i to się nakręca. No, polityk, który musi odpowiadać na zapotrzebowanie społeczeństwa, no, ma badania opinii publicznej i widzi ten strach wywoływany i potrzebę działania. No, są zachorowania, fala idzie, no, ta trzecia rzeczywiście zapełniała nam szpitale. Jeżeli by nic rząd nie zrobił, to by został oskarżony o to, że nic nie robi. Zwłaszcza z taką opozycją, jak my mamy, która by rzuciła się rządowi do gardła. Tak to oceniam, ponieważ naprawdę nie ma żadnych badań, które by wskazywały, że na przykład siłownie są rozsadzone większym tego wirusa niż na przykład ogromna firma, fabryka, w której 800 osób przychodzi tak na zmiany, mijają się na korytarzach, w szatniach, przy taśmach, pod prysznicami. No przecież tam jest zdecydowanie większa możliwość transmisji wirusa, ale tego się nie zamyka, bo gdyby zamknąć całą gospodarkę, no to byłyby skutki ekonomiczne bardzo duże. No to się takie robi działania, żeby przekonać opinię publiczną, że się działa skutecznie, stąd tak długi okres przetrzymywania tych usług, ale proszę zwrócić uwagę, ministrze, że to jest MŚP, a ja jestem ich rzecznikiem, więc ja muszę bronić tego sektora. No i właśnie o to chcę zapytać, bo pan powiedział tutaj coś bardzo ciekawego, powiedział pan, że te sektory, niektóre sektory zostały zamknięte, bo one nie są specjalnie znaczące dla budżetu i bardzo często się z taką argumentacją spotykamy, to znaczy czy to niektórzy komentatorzy, czy politycy partii rządzącej mówią, ale polska gospodarka przechodzi przez to dobrze, bo produkcja przemysłowa ma się dobrze, eksport również ma się dobrze, no a rzeczywiście te branże jak tam horeka, czyli hotelarstwo, restauracje, catering, czy branża eventowa, no to jest tak naprawdę z punktu finansowego widzenia finansowego margines, więc w zasadzie nie ma się czym przejmować. Co pan odpowiada na taki argument?
No ale to jest akurat właśnie ten argument, który powoduje, że są takie działania, a nie inne. I nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie. I co ja odpowiadam? No, trzeba przechodzić ze skali makro do skali mikro. Trzeba wyjść z tych słupków z Excela i zejść do ludzi. Bo po co nam jest potrzebny rząd? Rząd jest potrzebny po to, żeby prowadził działania, które są dobre dla ogółu, czy dla większości, ale każdy obywatel powinien mieć tą świadomość, że rząd będzie stał na straży prawa, na straży tego, żeby go ktoś nie wywłaszczył z jego własności, na przykład nie spowodował, że utraci firmę, którą budował przez 30 czy 35 lat, on i cała rodzina, na straży tego, żeby była wolna konkurencja i nikt nieuczciwy nie próbował go w taki sposób wyrzucić z rynku. Więc, no i poza tym to są obywatele polscy. Jesteśmy, budujemy tą solidarność społeczną do 89 roku. No i teraz zobaczmy, zejdźmy w dół, z góry do dołu, z Excela do konkretnych sytuacji. Kowalskiego rodzina, która ma restaurację, budowała ją, tak jak mówię, długo, no w tej chwili jest w dramatycznej sytuacji. I to, że to jest dla najłagodniejszy ekonomicznie sposób tej walki z wirusem, dla którą rządzący też wiedzą, że ona nie jest szczególnie skuteczna, bo mówiłem, co by było skuteczne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ten człowiek, do którego za chwilę zapuka komornik, do którego długi, nikt się jego długami nie zajmie, bo przecież bank mu nie odpuści, że nie spłaca kredytu. Ten, kto mu wynajmuje lokal, sam ma kłopoty przecież, bo też może wziął kredyt w banku, albo też musi płacić jakieś koszty stałe, więc będzie do niego wysłał komornika o te pieniądze. No i ten komornik za chwilę go będzie wyrzucał z domu, bo polscy przedsiębiorcy pracują w większości jako osoby fizyczne. Odpowiadają całym swoim majątkiem za kształt firmy. Panie redaktorze, czy ten człowiek będzie uważał własne państwo jako swoją organizację, jako swoją wartość, czy jako być może przyjdzie mu do głowy, że jest to okupant, który przyszedł i nie dość, że nie, o niego nie walczy, nie dba, to jeszcze go wywłaszcza i wpędza jego rodzinę w straszliwe kłopoty. My sobie na coś takiego nie możemy pozwolić. Ja bardzo długo apelowałem, że skoro rząd zamyka firmy, to musi mieć pieniądze na rekompensaty. No jeżeli w imieniu społeczeństwa, walcząc z pandemią, zamyka się coś, uniemożliwiając przychód, trzeba także w imieniu tego społeczeństwa zabezpieczyć środki. No ale to okazuje się, że o ile tarcza wiosenna mniej więcej była tak skonstruowana, była dosyć obfita, o tyle ta jesienna niestety nie. I bardzo wiele firm jest poza rekompensatami, bardzo wiele firm jest zamkniętych, bo są zamknięte, no ale nikogo to nie interesuje, bo akurat ktoś wpadł na pomysł klasyfikacji po polskiej klasyfikacji działalności po tym słynnym PKD, który w żaden sposób nie zabezpiecza wyznaczenia firm, które dzisiaj cierpią z powodu tego, że nie mają obrotu, bo rząd w taki sposób No właśnie, ta klasyfikacja do pomocy według PKD była wielokrotnie już wspominana i bardzo wiele było apeli, żeby z tego zrezygnować, żeby klasyfikować po głównym źródle przychodu. I tutaj pytam również o to, jak wygląda komunikacja w takich sprawach, ale nie tylko w takich sprawach, z rządem. To jest, my wiemy, że rząd ma, premier ma radę medyczną. No to wiemy, że tam medycy zasiadają, możemy sobie sprawdzić skład tej rady, ale nie ma żadnej rady gospodarczej. Ja na przykład się zastanawiam, czy jak przedsiębiorcy przychodzą do pana, pan w ich imieniu próbuje o coś walczyć, albo jak próbują przedsiębiorcy bezpośrednio poprzez swoje organizacje dobić się do rządzących, czy to się zawsze kończy na poziomie Ministerstwa Rozwoju albo na poziomie napisania pisma i dalej nic? Czy może są jednak jakieś rozmowy z ludźmi z kancelarii premiera, jakieś konsultacje wtedy, kiedy mają być podjęte nowe decyzje? Jak to wygląda? Zaraz wrócę do pytania, ale jest bardzo ciekawa sprawa tego PKD. Kto to wymyślił? Ja naprawdę nie wiem, bo to no nie jesteśmy w stanie po tym PKD wyznaczyć firmy zamkniętej. Powiem państwu, jak walczyliśmy ostatnio o tatuażystów, tak? O te miejsca, gdzie tam można sobie zrobić tatuaż. Kiedy zamknięto salony fryzjerskie i
i salony piękności. Ich PKD wpisano do tego zbioru firm, które otrzymują rekompensaty. No ale mówimy, zamknięto przy okazji też te salony tatuażu. No, trzeba ich dopisać. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Rozwoju, no i zostało to wysłuchane i wpisano to PKD. Wiecie Państwo, co te PKD oprócz właśnie tych salonów tatuażu zawiera? Na przykład wróżki, które prowadzą działalność wróżąc z fusów czy z innych kul albo czochrając kota, zawiera firmy, które wyłapują bezdomne zwierzęta i zawiera dorabianie kluczy. No, jeszcze kilka takich mniej więcej branż. No to w jaki sposób ktoś wpadł na pomysł, żeby po PKD dawać pomoc? No przecież to... No, a jeszcze agencje towarzyskie, tylko to nazwano to jako biura matrymonialne i biura towarzyskie. Nie wiem, co to jest biuro towarzyskie, może pan redaktor kiedyś widział biuro towarzyskie, no kojarzy się to z agencją towarzyską i one też są w tym PKD razem z tymi salonami tatuażu. No a jeśli chodzi o dialog z rządem, no rząd ma w instytucji rzecznika, przecież to ta większość parlamentarna konstytucję dla biznesu uchwaliła i ten urząd jakby jest konsekwencją tej konstytucji dla biznesu, ma sprzymierzeńca. Ja zorganizowałem środowisko, dałem taką możliwość spotkania się właśnie u rzecznika, w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku, gdzie jest 291 organizacji, więc rząd ma możliwość konsultowania, ma możliwość sprawdzania, ma możliwość dialogu, no niestety z niego nie korzysta. Ja nie wiem dlaczego, po prostu nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Otrzymujemy komunikaty, że rząd konsultuje się z Radą Dialogu Społecznego, to jest tam w tej chwili 6 takich dużych organizacji, które z ustawy są akurat te instytucje, ale te 6 jest także w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku. Tutaj jest dużo szersze pole, można rozmawiać właśnie z małymi, średnimi. Oczywiście ja jako rzecznik staram się być w tych rozmowach, które rząd prowadzi z poszczególnymi branżami, bo te rozmowy są prowadzone i proszę zobaczyć, że no częściowo są skuteczne, bo tych, na początku tych PKD, które uprawniały do rekompensat, było no, chyba coś nieco między ponad 30, między 30 a 40, a teraz już dobijamy do 60, czyli no, jednak na początku uznano, że sprzedawcy odzieży są bardzo ważnym sektorem zamkniętym przez rząd, bo sprzedaż odzieży od razu się znalazła w tarczy, od samego początku. Tak, sprzedaż odzieży zarówno w zamykanych galeriach, jak i na te sklepy, które są na ulicach, które są otwarte. Nie? Od razu sprzedaż odzieży, obojętna, aby spadek był 40%, otrzymywała rekompensaty. Za to nie było butów. No, myśmy się zastanawiali, dlaczego odzież, a nie ma butów. No to po półtora miesiącu czy po dwóch buty się znalazły, też dopisano, tak? No a dlaczego buty, a nie na przykład RTV AGD, tak? No przecież to też są w galeriach te sklepy. No i tak dopisywałem te kolejne kody, teraz 16 nowych zostało dopisanych. Ale i tak nie obejmuje to wszystkich przedsiębiorców, bo jeszcze są tacy, tak jak którzy są zamknięci, bo współpracują wyłącznie z firmami zamkniętymi, co pracują w przestrzeniach zamkniętych i tak dalej, i tak dalej. No tak to mniej więcej wygląda. Szkoda, bo można by było przeprowadzić taki sposób dystrybucji tych pieniędzy rekompensujących zamknięcie, który by bardziej był sensowny. Proszę zobaczyć, od ściany do ściany, najpierw na wiosnę 140 miliardów i w zasadzie już przy 15% spadku obrotów i to jeszcze do przodu, nie do tyłu, tylko do przodu można było to deklarować, czyli przedsiębiorca wiedział na przykład w kwietniu, że jak w maju zadeklaruje spadek 15%, to otrzyma rekompensatę. No, jak można, to niektórzy przedsiębiorcy tak sterowali swoimi obrotami, że mieli te spadki 15% i otrzymywali te pieniądze. Oczywiście ich nie było, tych przedsiębiorców, większość, żeby była jasna sytuacja, ale byli tacy. 140 miliardów na wiosnę i 30 miliardów na jesień na samym początku. No teraz to zostało powiększone. Czyli najpierw bardzo hojnie, przy spadku już 15%, a na jesień my proponowaliśmy, żeby objąć wszystkich ze spadkiem 70%, co pokazuje, że ta firma jest zamknięta i ma kłopoty, no to niestety nie ma na to pieniędzy.
to nie jest dobrze rozwiązane, dlatego patrząc na te wszystkie konflikty, teraz mamy rozmowy między wynajmującymi i najemcami w galeriach handlowych, gdzie rząd no, w zasadzie wprowadził ustawą zasadę, że no, nie, ci, którzy mają tam te butiki w galeriach, mogą nie płacić przez ten okres lockdownu. Później tam to się przedłuża im ten okres najmu, żeby to jakoś tam zrównoważyć, no ale dla galerii handlowych, których oczywiście większość to jest kapitał zachodni, ale są też galerie handlowe w mniejszych miastach, których inwestorami są Polacy z MŚP. No to przecież oni też wzięli kredyt na wybudowanie tej galerii. No i tu już dla nich nie ma nic. No nie ma czegoś takiego, że bank od nich nie bierze tych pieniędzy. Więc nie da się, to jest już węzeł gordyjski zapętlony na tyle, że nie da się już pogodzić tego zamknięcia z tymi rekompensatami, z tym PKD, otwarty, zamknięty, raz otwarty, raz branża taka, raz buty, raz odzież. Więc jedynym wyjściem na rozwiązanie sytuacji jest odblokowanie i powinno to nastąpić już zaraz po majówce. Nie, jeżeli rząd uważa, że lepiej będzie, że województwami czy powiatami, niech tak będzie, niech te parametry będą znane, niech przedsiębiorca wie, na czym stoi. Inaczej w tych sektorach zamkniętych nie będzie co zbierać, po prostu MŚP nie będzie, będą tylko duże korporacje i skrzywdzeni ludzie. Ale czy to nie jest tak, panie ministrze, że tak naprawdę w części mamy już trochę jak za PRL-u podwójny obieg gospodarczy? To znaczy fryzjerzy strzygą w domach, restauracje wpuszczają klientów od zaplecza, kluby fitness pracują tylko, że przy zasłoniętych witrynach i do tego właśnie doprowadził lockdown. Czy pan ma rozeznanie, jak duży jest ten drugi obieg gospodarczy, co do którego chyba obaj się zgodzimy, że on istnieje? Pytanie jest tylko, jaka jest jego wielkość? No, istnieje i to robią te firmy, które naprawdę są doprowadzone do sytuacji ekstremalnych. To nie robi ktoś, żeby zarobić, dorobić się. To się no nie da się w ten sposób po prostu. Tu się ratują ludzie przed tym, co mówiłem, czyli windykacjami komorników i ratują siebie i własne rodziny. No, oczywiście nie pochwalam tego, że jest obchodzone prawo, no ale taka jest rzeczywistość w tej chwili. I trochę się dziwię, że w ostatnim okresie no, głównie na siłownie był tak ten, które przyjmowały różnych członków kadry, a to przeciągania liny, a to innych kadr narodowych, że nastąpił taki najazd policji i sanepidu, bo no, proszę Państwa, no, tam już naprawdę garstka osób chodziła. Te wpływy to już były takie, żeby tylko przetrzymać jeszcze ten miesiąc ciągle, te przedłużanie tego lockdownu. Czy to trzeba było robić w tej chwili, kiedy już widzimy na horyzoncie, że będzie odblokowana gospodarka, czy trzeba było pokazywać tą siłę? Moim zdaniem niekoniecznie i to nie będzie dobre też dla rządzących, bo to dalej pokazuje to my i oni, tak? Te pogłębianie się tego rowu i to już nie politycznego, bo wiemy, że mamy ten polityczny rów, tak? PiS i antypiS, ale teraz to już on idzie w poprzek tych podziałów politycznych. To są ci, którzy próbują zdusić działalność gospodarczą, a ta działalność jest motywowana ratowaniem swojej rodziny i swojej firmy przed komornikiem i przed nieszczęściem. Więc po co to było robić? Trzeba było moim zdaniem to zostawić w spokoju. To były niewielkie ilości osób, nawet jak ktoś wierzy, że zamknięta siłownia zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusa, to na pewno nie taka półotwarta tworzyłaby zagrożenie. No a doprowadzi to do tego, jak pan rektor powiedział, że no, życie gospodarcze i społeczne nie zna próżni, to będziemy, część osób będzie to robiła zupełnie w jakimś pół podziemiu i rozwiązaniem tego wszystkiego jest otwarcie gospodarki jak najszybsze. Jeszcze raz to powtarzam, będziemy bardzo mocno mówili po majówce i się domagali otwarcia gospodarki. Spadek zachorowań jest widoczny. Ci, co się zajmują modelowaniem epidemii, pokazują, że jest to już koniec trzeciej fali, być może koniec pandemii, nie ma na co czekać. Otwierajmy i pracujmy w tych epidemiologicznych obostrzeniach, które sam Główny Inspektorat Sanitarny ustalił ze wszystkimi branżami. No i ostatnia sprawa, skoro mówimy już o perspektywie otwarcia gospodarki, było ostatnio parę wypowiedzi, które pozwalają się zastanawiać,
w jaki sposób obywatele byli przez rządzących sterowani. Ja mam na myśli tutaj wypowiedź przywoływanego przeze mnie wcześniej pana profesora Parczewskiego, który powiedział, że najnowsze badania pokazują, że zakażenia na dworze są minimalne, więc noszenie maseczek na dworze jest bez sensu. No, ale była też bardzo interesująca wypowiedź, nawiązująca do tego poniekąd, pana Jerzego Milewskiego, członka Narodowej Rady Rozwoju przy panu prezydencie, zresztą radnego PiS w Gdańsku, który w programie regionalnej telewizji publicznej w Poznaniu powiedział, że był świadkiem tego, jak zapadały decyzje od samego początku i że rządzący postawili na straszenie społeczeństwa po to, żeby poprzez strach wymusić wypełnianie poleceń. Dlaczego mówię o tym w kontekście maseczek? No bo po tej wypowiedzi profesora Parczewskiego dostaliśmy taką informację ze strony pana ministra Niedzielskiego, że nie, to nie tak szybko, to jeszcze, może w czerwcu, a jednocześnie Wirtualna Polska pisze, że wewnątrz rządu mówi się wprost, że nie będziemy chcieli znosić tego symbolu, bo jak zniesiemy ten symbol, czyli zamaseczkowanie wszędzie, no to ludzie się mogą poczuć zapewnie. I to mnie prowadzi do ostatniego pytania. Czy pan się nie obawia, że ten czynnik strachu spowoduje, że gospodarka po odmrożeniu nie ruszy wcale tak szybko, jak się spodziewamy, bo strach został wpojony tak głęboko, że na przykład ludzie się będą bali chodzić do restauracji, albo będą się bali korzystać z basenów, będą się bali pójść do fryzjera, że to za mocno zostało wdrukowane w nasze umysły. No coś w tym jest i myślę, że rząd stanie przed takim dylematem później, jak to odkręcić, co się stało. No proszę zwrócić uwagę, że cała służba zdrowia mogła się zaszczepić w pierwszej kolejności, a widzimy nadal lekarzy, którzy przyjmują w kombinezonach i w okularach. No jak to wytłumaczyć? Nie można tego inaczej wytłumaczyć. Przecież ten lekarz zaszczepiony jest całkowicie bezpieczny lub możemy domniemywać, że jest bezpieczny, no, ale siedzi w tym kombinezonie. W związku z tym rzeczywiście ten strach istnieje. No niektórzy lekarze nadal jeszcze przyjmują wyłącznie przez telefon, mimo że są zalecenia Ministerstwa Zdrowia, żeby tego nie robić. Więc to też wynika przecież ze strachu, który został wdrukowany. I teraz w momencie, kiedy będzie odblokowana gospodarka, część osób nadal się będzie bała, nawet zaszczepionych, co dla mnie też jest no zupełnym jakimś absurdem, no bo jeżeli ktoś się zaszczepił, to chyba po to, żeby być uodpornionym na tą chorobę, to dlaczego on się boi, dlaczego on dalej się chowa, czy nie żyje tak, jak żył przed marcem, no ale takich ludzi jest bardzo dużo, to już można to zaobserwować. Jakie rząd przedsięwzie środki, żeby to odwrócić? Nie wiem, no ale coś będzie musiał zrobić, bo nawet te pieniądze niewydane w tym przemyśle czasu wolnego, których to rządzący mówią, że one przecież są, gdzieś tam leżą na koncie, czy są w rodzinach i one potem mogą wybuchnąć, rzucone na rynek, no to żeby tak było, to trzeba ten proces odwrócić. Ja bym uważał z tym właśnie straszeniem, żeby nie przesadzić, bo niestety, ale my będziemy musieli spłacić te ponad 200 miliardów złotych, to się samo nie zrobi, plus proszę zwrócić uwagę, że Polska jest zadłużona już na ponad 1 bln złotych i to jest dług oczywiście nie, który został wykonany przez ten rząd, nie, to jest od wielu, wielu lat cały czas się zadłużamy. Owszem, te na razie w proporcjach, które są bezpieczne, tak przynajmniej mówią przepisy unijne, że do takich możemy się zadłużać kwota, po przekroczeniu będzie to już niebezpieczne. No my mamy w stosunku do innych krajów mniejszy ten współczynnik, ale to nie znaczy, że on nie obciąża naszej gospodarki. To nie znaczy, że my nie będziemy później mieli spadku poziomu życia, bo będziemy. No proszę Państwa, ci, co nam pożyczyli te ponad 200 miliardów złotych na rekompensaty dla firm i jeszcze raz przypominam, każdy dzień to miliardzik znowu dochodzi, znowu trzeba będzie to tam oddawać, to oni przecież nie pożyczyli nam po to, żeby być dla nas dobrymi wujkami, tylko oni zechcą na tym zarobić. No odsetki są niskie w tej chwili, ale są, tak? No a spłata też będzie musiała następować. No rolowanie oczywiście długu to jest stary sposób na życie różnych państw i samorządów, no ale on też bez końca nie może być stosowany. W związku z tym otwierajmy gospodarkę,
jak najszybciej. Zaczynajmy mówić o tym, że już ktoś zaszczepiony jest zdrowy, ktoś, kto się spotkał i przechorował, jest zdrowy. Też nie rozumiem tego, jak się neguje i się mówi, że ktoś, kto przeszedł chorobę, ma się jeszcze raz szczepić. Po co ma się szczepić, jak on już jest w tej chwili uodporniony? I zaczynajmy wracać do normalnego życia. Przecież rok czasu mieliśmy tą traumę i to już chyba jest okres na tyle długi, żeby wracać do tego sytuacji sprzed marca i zacząć normalnie funkcjonować, bo przecież to winni jesteśmy też naszym dzieciom, naszym wnukom, bo to oni będą płacili pewnie te wszystkie rachunki, które my teraz, ludzie starsi, wystawiamy im właśnie za te nasze decyzje, które no jednak powinny być bardzo mocno przemyślane. Tak jak pan redaktor powiedział, należy już skończyć z tym, żeby tylko Rada Medyczna doradzała panu premierowi. Powinna być Rada Społeczno-Gospodarcza. Pan pamięta, że ja apelowałem o to, żeśmy pokazywali naszą Radą Naukową, że dawaliśmy nawet naukowców. Każda uczelnia ekonomiczna chciała dać przedstawiciela do pana premiera do tego, żeby też pokazywać, jakie są skutki ekonomiczne, społeczne. To, co redaktor Pośpieszalski chciał pokazać w swoim programie, czyli skutki psychiczne, psychologiczne dla naszych dzieci, które nie chodzą do szkoły. Tak, już tak, któryś... Program został zdjęty w ostatniej chwili z anteny. Któryś kolejny już miesiąc. Nie wracajmy do normalności, bo skutki tego wszystkiego będziemy ponosili bardzo długo i my, i nasze dzieci. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Gościem programu Polska na Serio był pan minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu. Do zobaczenia.